Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać połączenia kołkowe. Ostatnio robiłem szafkę na jednym z moich filmów, zmniejszałem i tam właśnie to robiłem. Teraz pokażę Wam dokładnie, jak to zrobiłem. Kupiłem taki zestaw do montażu kołków Wolcrafta. W zestaw wchodzą 4 znaczniki, wiertło mamy, jeden ogranicznik i 25 kołków. Koszt takiego zestawu to jest około 25 zł. Możecie też kupić same znaczniki, one są najważniejsze. I zaraz przetestujemy to. Pokażę Wam, jak to się robi. Dobra, otworzyłem już cały zestaw. Przyszykowałem sobie 2 deski. Będziemy robić taki kąt, niby skręcać szafkę. Bierzemy kołek. Moje są akurat takie krótkie. Sprawdzamy grubość, żeby nam nie przeszło na wylot. Akurat w połowie będę miał idealnie. W połowie kołka. Bierzemy teraz nasze wiertło. Ogranicznik z zestawu. Jest on regulowany tutaj na imbusa. Zakładamy go na wiertło. I ustawimy sobie długość kołka, żeby wiedzieć, gdzie się zatrzymać. Skręcamy. I wiercimy. Na tej desce możecie sobie wybrać dowolne miejsce. Pierwsze akurat nie ma znaczenia. Mamy już wywiercone te 3 otwory. Jak widzicie, tu z boku, tu wyszedł po środku i tutaj też po środku. Nie ma to większego znaczenia. Teraz najlepsza rzecz z tego kompletu, znaczniki. Możecie też dokupić same, bez zestawu. Koszt wtedy takich 4 znaczników jest około 7 zł. Pamiętajcie tylko, że musicie kupić znaczniki wielkości kołków. U mnie są to kołki 8, znaczniki też. Wkładamy je teraz w te dziury, które wywierciliśmy. Tak to wygląda. I teraz odznaczymy sobie miejsca. Pokażę, te znaczniki wyznaczą nam miejsca, dokładnie w których mamy przywiercić w drugiej desce. Oczywiście sprawdzacie sobie, jeżeli ma tu być na równi, czy jest. Jeżeli wszystko jest w porządku, nabijacie. Nie wiem, czy zobaczycie tutaj, widać takie dziurki od znaczników. Mamy jedną, drugą i trzecią. I w tych miejscach możemy wiercić dalej. Ogranicznik mamy ustawiony. Możecie sobie sprawdzić, czy nie przejdzie. I wiercimy.
Znaczniki wyjmujemy. Wkładamy teraz kołki. Dobra, kołki mamy i możemy to razem zczepić. Tak to wygląda. Idealnie zachowany jest kąt. Tymi dziurami proszę się nie sugerować, już były. Tak to wygląda. Gotowe. Także polecam zestaw albo chociażby te znaczniki. Znacznie Wam pomoże w tych pracach. W następnym filmie pokażę Wam, jak skorzystać z konfirmatów, czyli śrub do mebli. Do zobaczenia.